Natomiast ja przygotowałam jakieś wykroje dla was. Ten szalik miał być pierwotnie takim szalikiem, który jest tu przecięty i się to przekłada. Ale mnie trochę było szkoda tego przeciąć, dziewczyny. W związku z czym są konieczne. Można, ale nie trzeba. Niekoniecznie trzeba. Jest do tego wiązany i że będzie noszony w taki sposób, tak? I dlatego tutaj ma takie dwie płaskie części, z czego jedna jest mniej dekorowana, druga bardziej. I to jest jakby celowy, dwa kolory celowy zamysł, ale technik dekoracyjnych już kilka żeśmy poznały i można sobie tutaj zastosować cokolwiek innego, chociażby tak jak na torebce Roxany, tak? Takie działanie. To też jest szalik, na który jest wykrój i ja te wykroje posiadam. I on jest najtrudniejszy technicznie do zrobienia. To nie znaczy, że jest nie do zrobienia, bo jest jak najbardziej do zrobienia, ale stosunkowo najłatwiej się poślizgnąć na nim, co też im nie się udało. Oczywiście, ale no jakby trening czyni mistrza. No. Ale już nie przerabiałam tego. Jak będę robiła następną, to uwzględnię. Widać, o co chodzi? Na potrzeby filmu proszę zawiązać. Trzymaj. Najróżniejsze, jakby komuś były potrzebne, okej? Duże kamienie. Nie, to kawałek chyba wyluzu, wiesz? Jakieś takie śmieci. Lubią takie. Co będzie? Nie masz taki samolot w sklepie. Dobrze, teraz tak. Kogo bierze Ankę? Ale Anka, ja ci tego nie dam, sama się bierze. Bo na tą kryzę, tak? Nie, tak. No gdzieś dotąd powinna teraz być. Mierzę sobie obwód góry. Ale jest taki myk. Po pierwsze to jest wykrój na ciasno. Tak? Coś mi tak było. Proszę bardzo. Mogę poprosić? Jest do tego kreda krawiecka. Można sobie, jakby techniki są różne. Malownicze jest to, co robisz. Właśnie pytałem się, czy muchę można by męską zrobić? Można. Z którego materiału? Panie mi powiedziały, że z tego, powiem, że można i łatwiej byłoby. Ja uważam, że wiesz co, a jak duża? To znaczy, jeśli ci to nie przeszkadza, to nie ma najmniejszego problemu, natomiast zacznij się rozjeżdżać. Mówię ci, nawet ten. Tak, masz rację, bo to i tak to tam nie widzę. A musisz nie wiedzieć. Możesz se raz zawiązać i z tyłu na drugi? Nie, nie mogę. No nie mogę. W formie oryginalnej. Powiedziałabym, że nawet bardzo się od niej oddala. We wszystkich zakresach. Pracy warsztatu Beaty Jarmołowskiej w Manufakturze Królewskiej. Szycie toreb i czego dziewczyny? Szalików? Krys? Krys. I kapeluszy. Nie wiecie co? Jakby tak zrobił na takiej wełnie gotowanej. Taki tylko wzór prosty. Nie? No, super. Banalnie prosty wzór. A na wełnie by się genialnie haftowało, bo ta igła przechodzi po prostu przez wełnę.
bardzo. Idzie? Idzie, idzie, dobrze. Może tak. Może tak. Może tak. Proszę. No jeszcze wreszcie. Nie. Nie będziesz płacić tym kapeluszem. Roxana, oddaj mój kapelusz. Nie dam. Zakochałam się w nim. Byłam na kursie, byłam. Tak jest. Ilu pokaż się? Ale Beata jeszcze tutaj między. Tak, Beata jeszcze tym.